Dzisiaj na jednym bloku w Minecrafcie wyruszymy na mega epicką przygodę z Bobo, więc oglądajcie do końca. Tylko każdy zostawia łapkę i suba, jeżeli chce więcej jednego bloku. A, i wejdźcie sobie na sklep, bo tam są fajne gadżety aberkowe i bobiksonowe. Pierwszy link w opisie. Ej, chociaż jeden raz mogę zacząć odcinek, żebyś do mnie nie celował i nie próbował mnie zastrzelić. Jeden raz, proszę, daj mi kartę, daj mi taką kartę niespodziankę, że raz, stary, kto pytał? Wiesz co, twoja mama dzwoni i pyta, wiesz, w tym momencie właśnie zadzwoniła, no. No, rozumiesz, no nie? Ej, dlaczego ty masz taki mocny łuk? Co ty masz taki mocny łuk? Słuchaj, my mieliśmy lecieć na wspólną przygodę, a ty rozpapilasz najlepszego przyjaciela, tak? Taki jesteś, powiem ci, czemu mam, znaczy nie powiem ci, czemu mam taki dobry łuk, bo to zmienisz i zaraz, oj, jak ty masz tam kampę do... O, trafiłem, Mr. Ale cię tutaj, ale ty jesteś trafiany, jesteś rozwalany teraz, no, Bobrzdel, wiesz? Chyba... No właśnie, nie, chyba nie, tak, właśnie chyba nie, tak. Nie, tak. Wow, rozpapilanie! Wow, o kurde, dobra, mam trochę tutaj... Ej, bo... Stary, teraz to miałem 5,5 serca jakoś tak, coś w tym stylu, no. A wiesz czemu ja tyle ci zabieram HP, czy dawaj, nie wiesz? No bo co, bo elytrę mam na sobie. Nie masz... No, no naprawdę, ty naprawdę myślisz, że ja nie widzę, że mam na sobie elytrę? Słuchajcie, dzisiaj no, w planach ci, mamy pójść do Netheru. Wy na pewno doskonale wiecie, że Nether mamy. Tutaj oczywiście w jakby ukrytej tajemnicy. Może być tajemnica nieukryta. Kto pytał? Kto cię teraz pytał? Nic nie mów. No właśnie. Ja mówię widzom. A przeprosisz aberkę za strzelanie w aberkę? Ale ty aberka strzelił do mnie. No dobra, może trochę tak. Słuchajcie, mamy tutaj Nether i chcielibyśmy dzisiaj podbić bastion piglinów. Wy na pewno doskonale wiecie, że w Netherze są pigliny, wiecie, te takie świniaki, które nas atakują i tak dalej, chyba że ma się coś złotego na sobie. I oni mają ogólnie mega fajne skrzyneczki, więc będziemy chcieli to ogarnąć. Tylko potrzebujemy... Masz coś złotego? Stary, ogólnie nie. Jak do nich wejdziemy, to i tak, czy mamy złote, czy nie mamy złote, i tak będzie nas atakować. Więc my potrzebujemy sobie ogarnąć, słuchajcie, jakąś dobrą klatę i dobre itemy. Okej, może i mam Netherytowy hełm. Co? Tarcze. Ludzie pisali to w komentarzach, żebym tarczę zrobił. To jest najlepszy plan na świecie. Jak się robi o tarcze? Patyki i żelazo, nie? Drewno. No tak, znaczy patyki, te deski i drewno, nie? Deski, drewno, kurde, no masło maślane, Abera debil, no debil, nie słuchajcie aberki, nigdy w życiu już nie słuchajcie aberki, kiedy mam tłumaczę wam, jak zrobić tarczę. Czekaj, ja pamiętam, jak się chyba robi, Jezu, czekaj, jak się robiło tarczę, sekunda, nie, ja sobie stary zaraz przypomnę, tak się nie robiło tarczy, tak się robiło tarczę, sekunda, robiło się ją tak. Ale tarcza będzie przemocna tam, tylko z... Nie, pomyliłem kolejność deski z żelazem, no fantastycznie aberka. No, fantastycznie, i ty chcesz iść do Netheru. Dobra, jest tarcza, więc bardzo spoko. No. Nikt mnie nie zaatakuje. Ale ty też nikogo nie zaatakujesz. Z dwoma tarczami naraz. Dzbanie. Ej, ty, to jest dobry w ogóle pomysł. No, o, postęp dokonany. Nie tym razem, lamusie. Dobra, słuchaj, ja muszę ogarnąć, czy ja mam tutaj jakąś dobrą klatę, którą mógłbym się wspomóc, bo mamy to ochrona 4, niezniszczalność 3 i naprawa. A ja myślałem, że muszę stary zrobić klatę. Dzięki. Czy ty ją zabrałeś? Czy ty... Bobrzdyl! Ej, w ogóle... A ja bym cię bardzo prosił, żebyś ją oddał. Ale ona tam jest, ja jej wziąłem. No to ty mnie prankujesz teraz? Biednego kolegę prankujesz? Ale czemu mam prankować? No miej litość, nie prankuj kolegi. A w ogóle, słuchaj, ja potrzebowałbym dodać na to nederyt. Pytanie, czy ty masz może dwa odłamki nederytu? No ja wiem, że masz. Oj, Bobrzdyl, nie uciekniesz. Musisz dać aberce tutaj biednemu koledze. Nie mam. Co się stało z twoim domkiem tak w ogóle? No to tam nie interesuje się Abela, bo suchej moldy dostaniesz. Dobra, słuchajcie, Bobrzdyl specjalnie zepsuł sobie domek, żeby aberka nie widział, gdzie on ma ukryte skrzyneczki, ale ja to znajdę. Naprawdę nie mam, na pewno, no tam przecież było z 10 różnych skrzynek, to gdzie są te itemy? Gdzie są te itemy? Powiedz mi, gdzie jest nederyt? Ja nic nie mam. Gdzie jest nederyt? Mów, gdzie jest nederyt? W tym momencie Abera potrzebuje nederytu. Dawaj mi nederyt. Nie podoba mi się. No dawaj nederyt. Nie! No dawaj nederyt. No dawaj nederyt. A dasz nederyt? Dam. No to daj. No to pokaż. Zatrzymaj się. No idź na swoją wyspę, bo nie mogę ci powiedzieć, gdzie on jest. Aha! Ktoś ma tutaj sekreciki, tak? Nie, sekrety? Jakie sekrety? Ale wiesz, że ja widzę, gdzie ty wchodzisz, nie? Wiesz, że ja widzę skrzyneczkę oznaczoną emeraldem, nie? Ale stary, tutaj nic nie ma przecież w tym momencie. Gdzie nic nie ma? Tutaj na tym magazynie. No nie! Czy ty zrespiłeś mi creepera na mojej wyspie? Nie, to kto zrespił tego creepera?
twój stary. Dobra, masz. Nie przypominam sobie, aby tata przyszedł i mi zrespił creep. O, masz dwa, no to... Proszę. Ale jeden ja chciałem dwa. Tylko, bo dwóch nie miałem. Ale po co mi jedno? No jeden mam! Ale po co mi jedno pradawne zrzeszcze, jak ja teraz mam trzy? A ja trzy? Nie wiem, to... Ja nie wierzę, co za chłop. Dobra, ej, powiedz mi, co chcesz mi... Nie, nie oddam. A co chcesz za to pradawne zrzeszcze? Ile chcesz deksów za to? Chcę ten miecyk twój fajny. Dobra, dam ci za to... No, mogę ci za to dać trzy diamenty, okej? Dobra. Trzy diaksy, dobra. I mamy deala? Dobra, to w takim razie wkładam tutaj do tej skrzynki. Biorę ze sobą totem nieśmiertelności, biorę ze sobą, słuchajcie, enderperły, ale enderperł oczywiście trzeba kupić więcej na naszą wyprawę. Mamy fajerwerki, mamy, słuchajcie, elytrę, więc piszcie w komentarzach, słuchajcie, jak myślicie, czy uda nam się podbić bastion piglinów, przy tym nie ginąc, bo ogólnie my mamy bastion piglinów mega, ale to strasznie blisko od naszego portalu, co jest dość dobre. Ale teraz tak, słuchaj, kupuję tutaj perły u jednego, kupuję, słuchaj, perły u drugiego, bo wiesz, perełkami będziemy mogli jakoś uciec, no nie? Z perełek trochę. No właśnie chciałem ci powiedzieć, że właśnie ci daję, stary, tutaj masz 8 pereł. Co ty na to? 8 wystarczy? Dziękuję. No i fajnie. Bobrzel, masz, słuchaj, tutaj zadanie. Przynieś trochę krzesiwa, dobra? Co ty na to? Przyniesiesz krzesiwo? No i fantastycznie. W takim razie, słuchajcie, pozbędziemy się tego, pozbędziemy się tego. Karmazynowy dywan to na razie nie. Słuchaj, Bobrzel, ja ogólnie chcę zrobić strzały i ja muszę rozwalić... Muszę Mister Bobek rozwalić trochę kur, wiesz? No to rozwalam kury w takim razie. Dobra, jazdunia tutaj. Ile tych... Ile piórek? Ile piórek? Stary, mam półtora staka piór, rozumiesz? Więcej mam. Czy ty możesz przestać pajacować z tym Mister Bobkiem, bo cię rozwalę, nie? Mam mało bardzo tego krzesiwa, ci powiem. Ile masz tego krzesiwa? Bardzo mało. Ile tego jest? Pokaż. 56. Dobra, słuchaj, to masz tutaj jaja, weź tutaj wykluj trochę kurek, bo sumie... Ciebie, dobra, gościu, jaja jak berety to są, kiedy ja patrzę, jak ty rozkopujesz, wiesz, jakiś tam nederyt żelaznym kilowem, bo jesteś takim lamusem, nie? Kto pytał? Kto pytał? No właśnie, nikt cię nie pytał. Twoja mama mówiła, żeby nie pytać cię o zdanie, elo. Słuchaj, ja teraz tak, robię te strzały w takim razie. A będziesz chciał dostać strzały, które są zrobione z kurczaków? Nie, no ale one... nie biorę tak. Ja mam tylko z Mob Glidela. Aha, no to fajnie, no to w takim razie odkładamy to, odkładamy to, odkładamy to. No to smarkacz, zapraszam cię tutaj w nasze skromne progi. Chodź, ale... Jezu, czy ty wysadzałeś jajka na mojej wyspie? Miałeś w kurczakach to zrobić. Powiedziałem, że mam wysadzać te jajka, no to wysadzam. Fantastycznie, stary, no to sobie usiądź i wykluj jakieś sobie, no po prostu. Dobra, chodźcie, chodźcie wszyscy tutaj ze mną, słuchajcie. Zbijamy się... Czy ty strasz? Dobra, w każdym razie, słuchajcie, tutaj jest ładne nie wziąłem bloczków, okej, nie wziąłem bloczków, ale spokojna głowa, ogarniemy sobie tutaj netherrack, oczywiście netherrack, bardzo dobry bloczek, bardzo dobry, fajny, można go wybierać. Okej, słuchaj, ja ci powiem tak, mamy ogólnie basen piglinów, ja nawet w nim byłem, znaczy byłem, odblokowałem achievement i wyszedłem, wiedząc, że okej, musimy to zrobić, patrz, tutaj jak pójdziemy na górę, to normalnie jest basen, w ogóle fajnie tutaj to wygląda, mega fajnie tutaj to wygląda, bo tutaj wiecie, są te takie jakby bazaltowe, nie wiem, kreski, czekolwiek to, nie wiem, posągi. Kurde, nazwę, nie wiem, no niech będą słupy. Ale dobra, wbijamy się tutaj na górę. Idziesz za mną? Idziesz. Jestem tu za dobra, tobą. Ja w takim razie zakładam, słuchajcie, ten na piersik. I teraz tak, wszędzie mamy ochronę 4. Wszędzie, słuchajcie, mamy niezniszczalność. I wszędzie mamy naprawę. Więc jest dobrze. Ogólnie elytrę też dobrze mieć na wypadek, jakbyśmy mieli gdzieś spadać. Ale, to wiecie co, na wszelki wypadek może ja bym tak, dał tutaj totem nieśmiertelności, a tutaj dałbym, słuchajcie, właśnie elytrę, żeby móc to szybko w miarę założyć. Bo słuchajcie, cała ta twierdza, cały ten basen piglinów jest... Co? O, jaki wielkolud, ja go muszę mieć. On jest mój, on jest mój. Ale kto rozwali, to dostaje. On jest mój. Trafiłem. On jest mój. Rozwalam go. Rozwalam go. Rozwaliłem. Dobra, rozwalam. Magma creamy, mam to, mam to. Ja cię kręcę. Ale to mamy. Ile masz? Nic. Dobra, to masz dwa w takim razie, stary, bo to jest akurat mega dobre. Ja miałem 4, więc dałem ci 2. A na dobra. Co to jest? Stary, to jest na potkę na odporność przed ogniem. Czyli wiesz, kopiesz sobie nederyt i cię nic tutaj nie dotyka, więc to jest mega, mega mocne. Ale dobra, chodź, bo ta twierdza była gdzieś chyba tutaj w tym... Czekaj. Zaraz ją tutaj znajdziemy. Tak mi się wydawało, że ona była gdzieś tutaj. Dobra, idziesz za mną? A, jestem tuż za tobą. Dobra, to dawaj, wbijamy się w takim razie tutaj. Okej. I ona była gdzieś w tym miejscu. Moi drodzy, Bobrzel w swoim środowisku naturalnym. To jest największy pro player w Minecraft. Dobra, żartuję, oczywiście. On koło pro playera to nawet nie stał. Ale dobra, wbijamy się tutaj, stary, do środeczka. Okej, guziec się atakuje, musisz to badać. Musisz dać.
Musisz, stary, tutaj uważać. I pytanie, czy my się wbijamy od góry? Czy właśnie... No chyba tak, skoro jesteśmy na samej górze, bo patrz, tutaj akurat jest lód. Już w tym miejscu mamy akurat skrzyneczki, więc sobie zaraz tutaj obczajmy. Ej, mogłem wziąć shulker box, on mógłby się tutaj przydać. Tylko musisz uważać, stary, bo tutaj są te świnie strasznie mocne. Takie z miecem, znaczy tak, oni są naprawdę strasznie tutaj mocni. Tutaj w ogóle są też bloki, słuchajcie, złota. To są bloki złota, z których oczywiście bryłka złota wypada. Ale dobra, my w każdym razie obczajmy w takim razie, co się tutaj znajduje. Okej! Mamy pradawne... Wiesz co, ej, może umówmy się tak. Ja wszystko zabiorę i potem się podzielimy na pół, dobra? Dobra. Okej, to w takim razie, słuchajcie, zabieramy tak. Magma creamy. Rozwalaj, możesz rozwalać. Płaczący obsydian to nie, ale zwykły obsydian biorę. Odłamek nederytu, słuchajcie, i pradawne zgliszcze. Bardzo dobrze. Dodatkowo złoto, bryłki złota i łańcuchy. Ej, spoko. Bryłka żelaza też myślę, że możemy tutaj zabrać jak najbardziej. Następnie, blok żelaza. Złote buty z prędkością dusz, złote marchewki. Ej, bardzo dużo drogich rzeczy tutaj mamy, powiem ci szczerze. Serio? Ej, naprawdę. Ten złocony czernit też zabiorę. Ej, kurde, ja cię kręcę. Jaka tu jest jazda z tymi itemkami. Ej, naprawdę, dobra, trzeba będzie oczywiście wbić się tam na dół, bo na dole też są oczywiście skrzyneczki. Dobra, no miałeś nie zabierać. Miałem a to nic kompletnie, mówiłeś tylko o tym jednym. Nie, nic wcale nie zabiera, ja to muszę widzom pokazywać, nie? Dobra, złote jabłuszko też oczywiście bierzemy, strzały, słuchajcie, też tutaj bierzemy. Czemu to są zużyte itemy, tego nie rozumiem, ale to zawsze chyba były zużyte itemy. Dobra, zabieram obsydian, prędkość dusz 3. Ej, to jest spoko, bo to dałoby nam, słuchajcie, szybki transport. To jest taki enchant, że po Soul Sandzie bardzo, bardzo szybko chodzisz, więc to dawałoby nam na przykład taką opcję, że mogę sobie bardzo szybko chodzić pomiędzy moją wyspą, a wyspą Bobo, więc to jest całkiem spoko. Dobra, tu jest wzór z sztandaru. Dobra, zaraz to obczajmy, ale pozbieram jeszcze całą tą resztę, słuchajcie, rzeczy. Czym jest wzór sztandaru? Tego się nie da postawić, prawda? To się da dopiero użyć do... No właśnie, więc jakby to nam się w tym momencie nie przyda, ale chciałem się tylko upewnić. Dobra, mamy tutaj lód zebrany, stary, ale musimy się wbić na dół, dlatego że tam na dole są kolejne skrzyneczki. Aha, widzę, że tutaj piglinów masz. Dobra, pomagam. Pełno walka. Dobra, w sumie nie musiałem pomagać. Ej, strasznie dobra twierdza nam się trafiła. Bo czasem te twierdze są takie... Dobra, pomagam. Pomagam, okej. Czasem te twierdze, stare, są takie, że mega, mega dużo ich się respi i gdzieś koło lawy, więc są w stanie cię zrzucić. Dobra, tutaj musisz, stare, uważać. Tutaj musisz ogólnie uważać, bo mam na przykład, znalazłem kolejnego strażnika, nie? Więc tych strażników trzeba rozwalać, a oni są naprawdę bardzo, bardzo mocni. Dobra, odejdź, odejdź, bo cię będę trafiał. Będę cię trafiał, a oni mają strasznie dużo HP. Dobra. Serio, strasznie mocni. Dobra, kolejny podleciał, stary, kolejny podleciał. Dawaj go, dawaj go! Dawaj go! Dobra, okej. Rozwalony, czekaj, muszę sobie wziąć tutaj jakieś jedzonko. Ej, czy ja zostawiam? Nie, mam jedzonko. Mam ze sobą jedzonko. Dobra, ogólnie tutaj w tych starych twierdzach też są do wykopania blackstone'owe, bo to jest blackstone, nie? Bardzo fajne niektóre bloczki, stary. O, pomagam! Dwóch masz! Dwóch masz! Pomagam! Pomóż mi, Obero! Dobra, pomagam, 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 pomagam. Dobra, wyjaśniam, okej. Ej, strasznie są mocni, strasznie są mocni. Są takie fajne bloki blackstone'owe, które mają ryjek właśnie świni, więc... O, znalazłem je, stary. Chodź tutaj, chodź tutaj. Patrz, widzisz, one mają ryjek świni, widzisz to? I uwaga, pod nimi powinno być gdzieś złoto. Nie wiem, czy akurat będzie, ale gdzieś w tej okolicy... Jest tutaj, jest złoto. O, widzisz, no właśnie, no i się sprawdza. Aberka ogarnia. Czasami widziałem cztery... O, tutaj są dwa na przykład, widzisz? Tu jest, tu jest. What? Widzisz? O, więcej tego. Dobra, to mówię, ja wszystko pozbieram. Dobra. Czemu tego jest tak dużo? Nie wiem. Ej, ja myślę, że to ze cztery bloki. Ej, dobra, dawaj mi wszystko, a mówię, potem się podzielimy na sam koniec. Ej, kurde. 9 bloków mam, stary, wiesz, ile to jest emeraldów villagerów, nie? Dobra, tutaj mamy sam dół tej twierdzy, jeżeli się nie mylę. Okej, ale wy na pewno doskonale wiecie, że są też ukryte skrzyneczki w środkach, więc trzeba chodzić tymi dziwnymi tunelami, stary. Możemy się nawet rozdzielić, stary. Dobra, ja tu i po prostu jak ktoś coś znajdzie, albo nie, chodź do mnie, chodź, stary, tutaj do mnie, bo tutaj na pewno coś będzie. Tutaj to jest za duże, aby tutaj nic nie było, naprawdę, tutaj jest bardzo... Dobra. Tak, mam, stary, mam skrzyneczkę. Więc dalej, wbija się. Okej, uwaga, tutaj... Ja cię kręcę! Ale ej, w ogóle wiesz, że tutaj można naprawę znaleźć? Ryjek! Jak ten wzór, mogę? Czekaj, 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 jest ryjek? Gdzie jest ryjek? Tutaj. Gdzie? Wzór. Sztandar.
A, no to bierz, stary, akurat tego nie biorę. Dobra, zabieram tutaj magma creamy, biorę tutaj, słuchajcie, to za żelazo, okej, co my możemy zostawić, słuchajcie, no ja nie, dobra, mogę obsydian, no nie. Ej, to jest naprawdę dużo, ale ten, czernie oczywiście, słuchajcie, ze sobą zabieramy, to też oczywiście gdzie nie, gdzie można, słuchajcie, poskopywać, żeby dostać więcej złota, ale słuchaj, musimy tego szukać dalej, musimy, słuchajcie, szukać dalej. No. A, tutaj patrzy, są brodawki, są, słuchajcie, te strażniki, więc stary, uważaj, bo jak wpadniesz do lawy, to mamy mega przepał, nie? Więc no, musimy tutaj, musimy być tutaj naprawdę przezorni. Może i typu tu jest. Dobra, to już co, możemy ich łukiem spróbować. Możemy ich tutaj łukiem. Dobra, okej, dawaj go. Ale ty i tak odrzucasz, że... Dobra, okej. Okej, spoko, mamy go. Tutaj są brodawki na środku i są też te bloczki z ryjkiem, więc ja oczywiście je bym chciał tutaj zebrać. One się tutaj przydadzą. Co masz? Czekaj, uważaj, za tobą. Klepię go. Dobra, okej, rozwalony. Spoko. Ej, brodawki zbieramy? A po tymi... możesz. Czy my mamy brodawki, stary? Ej, weź brodawki, masz? Weź brodawki. Wow! W sumie ja nie pamiętam, czy my mamy brodawki. Nie no, mamy brodawki, ale weź ze sobą, a tutaj... no nie najlepsza skrzyneczka. Prędkość dusz na książce. To weź ją w sumie. Zdisenchantujemy najwyżej tą książkę, no nie? A u co tam prędkość dusz? Do czego to jest? Ona... A, że na piasku dusz. Tak, ale prędkość 3 by nam się przydała, a nie prędkość 1. Rozumiesz, no nie? Aha, więc tak trochę słabo. Dobra, ile mam tych rejków, słuchajcie? Mam 13. Dobra, to w takim razie zbieram oczywiście... A ty rejki na coś wymieniasz, czy coś? Nie, ale ja bardzo lubię te bloki. Nie! Wpadłem do lawy. Żyję. No i właśnie po to jest Ender Perła. Nie? Nie cofajcie tego, proszę, nie cofajcie tego fragmentu filmu, bo to jak ja wpadłem, to naprawdę tylko noob by wpadł, nie? Więc... Gdzie ty jesteś? Stary, tutaj obok ciebie. Dobra, tu pomagam. Ale poczekaj, bo tu jest lamus do rozwalenia. Okej, dobra, mam go. I tutaj masz jest skrzyneczka, nie? Tam już mieliśmy. Dobra, co jest w tej? Prędkość dusz 1 znowu, ale jest blok złota. Jest siekierka. Chcesz tą siekierkę, stary? No nie za bardzo. Dobra, ale weź tą książkę, ona się przyda, stary. Bo serio, bo potem najwyżej będziemy łączyć, albo najwyżej, stary, je sobie zdisenchantujemy. No nie, znowu wpadłem do lawy, stary. Boże, co ty robisz? Dobra, tutaj sobie wyjdę. Na całe szczęście mam wszędzie Protection 4, więc jestem w stanie to przeżyć, ale no trochę niefajnie mi się tutaj zadziało, że tak powiem. Dobra, okej, wbijam się tutaj, okej, dobra. I stary, szukamy więcej, bo dobra, tutaj... ja już znalazłem kolejną, chodź. Masz kolejną skrzynkę? No. Gdzie ty jesteś? Jesteś dużo wyżej. Ale poczekaj, ja sobie tutaj pobiegam. Dobra, tu nic nie ma. Tu, słuchajcie, nic nie ma. Dobra, pójdę sobie tutaj. Wiecie, wszystko... O nie, tu jest guziec, dobra. Wiecie, wszystko tutaj trzeba zobaczyć, wszystko, bo tu są naprawdę często mega cenne rzeczy. Dobra, wchodzę sobie tutaj po schodkach wyżej. Okej. Jest złoto, chodź. O, jest złoto. I tam też jest złoto. Guziec. Dobra, stary, dawaj tego guźca. Wykopuję złoto. Dobra, mamy złoto. Okej, wbijam się, stary, teraz tutaj po to złoto, bo tutaj obok... Chodź po tą skrzynkę. Czekaj, a tam skrzynkę jeszcze? Tutaj. Dobra, sekunda, bo tutaj, wiesz co, zgarnę złoto i zaraz do ciebie sobie przyjdę. Tu jest skrzynia, okej. Dobra, czy jestem w stanie tu przeskoczyć? Chyba tak. Dobra, okej, zgarniam, uwaga! Pradawne zgliszcze! Dobrze, mamy 3 nedery tu, stary, mamy 3 nedery tu. Dobra, to budki z prędkością dusz 1, znowu to samo, bez sensu. Bloki kości ogólnie też można by zbierać, ale Bobo w Mob Grinderze ma tak strasznie dużo kości, że nie ma to sensu. No przyznaj, że to nie ma bardzo sensu. Ale wiesz, skoro ja mam, to może nie masz ty. No dobra, ale jestem w stanie już od ciebie kupić akurat takie rzeczy, no nie? To są... złoto widzę. Dobra, a gdzie widzisz złoto? Chodź. Czekaj. Tutaj sobie ładnie przejdę, bo tutaj akurat jest typo do rozkopania. O, tam koło ciebie jest złoto. Dobra, dawaj tego lamusa, okej, klepiemy. Okej, rzucam sobie złoto tutaj Ender Pearl. Złoto jest koło ciebie. Gdzie? Tu koło ciebie. No przecież wykopałem je. Czy nie? Tak, przed sekundą. No. Dobra, no okay. To było to złoto. Dobra, to szukaj, stary, w takim razie dalej, bo tutaj mogą być jeszcze skrzyneczki, no nie? Mogą, nawet powinny być jeszcze skrzyneczki. I tam jeszcze nawet w ogóle, my idziemy w górę, ale w podziemiach też mogą jeszcze być gdzie niegdzie. W tym mieście jakieś? Tak, stary, mogą jeszcze być, bo to ogólnie są bardzo, bardzo dziwne kompleksy. Górzec. One są naprawdę dziwnie dość rozbudowane. Tutaj sobie podejdę, tutaj akurat nic nie ma. Dobra, słuchajcie, wracamy w takim razie do normalnego świata. Przeszukaliśmy wszystko, absolutnie chyba, wydaje mi się, że już totalnie wszystko. Więc dawaj, wbijamy się tutaj i musimy się podzielić tymi itemkami, bo słuchajcie, część itemków oczywiście trafia tutaj do Bobo. Dobra, stary, gdybym miał drewno, to bym stworzył, chyba że użyjemy sobie po prostu tej. Okej, przede wszystkim na pewno jedne budki dla ciebie. Po drugie, 11 złotych marchewek. Po trzecie, tutaj połowa tego. Okej, to jedną książkę w takim razie z prędkością dusz ja zabieram. Połowa nederytu, połowa tego, połowa tego, połowa tego, połowa tego,
połowa tego. Tych madmowych jest mega tutaj sporo. Tego, dobra, dam ci to, bo mam akurat tutaj ten blok. Co ja jeszcze tutaj, stary, wykopałem? No i dobra, teoretycznie wydaje mi się, że to, stary, wszystko. A, mam jeszcze jeden odłamek nederytu, więc no, kurde, nie wiem, jak mamy się nim podzielić, no bo nie da się zrobić pół nederytu. Mogę ci, stary, dać złote jabłko i mogę ci, stary, dać dwa bloki złota, a w zamian za to wezmę ten odłamek nederytu, dobra? Dobra, to w takim razie jeszcze to. No i, stary, część strzał była też twoja, bo tam akurat je znalazłem, więc okej. A, i jeszcze tutaj ten ozłocony czerniec, czy go da się akurat przepalić, słuchajcie? Czekajcie, nie, go się da tylko wykopać, więc postawimy go sobie i oczywiście go sobie tutaj wykopiemy. Ej, w ogóle ten nederyt całkiem spoko, że dostaliśmy jeszcze nederyt za friko. A, i jeszcze, stary, te trzy diaksy z początku odcinka. To jest twoje, więc, stary, śmiało sobie tutaj zabierz. Ja to zostawiam dla ciebie, to resztę. Ale co zostawiasz? No łańcuchy i takie inne. A, dobra, no to, stary, ja w takim razie biorę, no jak ktoś daje, no to ja biorę, nie? No to mi akurat mega będzie pasowało. Dobra, tu mi się ładnie, pięknie przepala. Okej, co on mi tutaj zostawił? Złote marchewki mi frajer zostawił, rozumiecie to? Na potki akurat, idealnie. Ale wiesz, że ja to słyszę? A ktoś coś mówił? Bo ja nie słyszałem, stary. Wiesz, że ja mam marchewki i mogę łatwo zrobić. Ale od kiedy ty masz marchewki? Nie przypominam sobie nic takiego. Nie wiem. Tak? Patrzę, tutaj marcheweczki, patrzę, tutaj magma krymy sobie wlatują. Ej, brodawki ty masz! Masz brodawki, no nie? To trzeba, będzie się nimi podzielić w takim razie. A teraz tak, słuchajcie. Oj, kurde, jest Elviso na serwerze, stary. A ja przecież... A, wyszedł. Ale słuchaj, ja muszę zamknąć wejście do Netheru. Przecież jakby tutaj Elviso to zobaczył, to by była totalna masakra. Dobra, słuchajcie, zamykamy. Zostawiłem ci głowę brodawek. Dobra, okej, dziękuję. W takim razie, moi drodzy, klikajcie w jeden z tych dwóch filmów, żeby oglądać więcej naszych przygód i wpadajcie na sklep www.abraety. Są kolekcje, słuchajcie, z Aberconem i z Bobiksonem, słuchajcie. Są bluzy, koszulki, kubki, www.abraety. Pierwszy link w opisie. Trzymajcie się. Elo!